Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego komentarza tygodnia. W tych naszych sobotnich spotkaniach mam przyjemność komentować równe, różne zdarzenia, zjawiska, procesy społeczne, gospodarcze, polityczne, jakieś kulturowe, wszelakie inne, które gdzieś tam, w których gdzieś tam astrologia w tle odgrywa jakąś ważną rolę. Tutaj właśnie. Sam początek grudnia też nam dał wiele powodów do fascynujących obserwacji i takiego no, zaciekawienia tym, co się na świecie dzieje. Na początku grudnia miał, miał miejsce ważny półkrzyż na nowiu księżyca, który miał miejsce w znaku strzelca, tam słońce, księżyc, merkury znalazł się w znaku strzelca, po drugiej stronie Jowisz w bliźniętach, a w kwadraturze do tej osi, do tej linii. Planet, do tych linii czterech planet, w kwadraturze Saturn w rybach. Czyli stworzył się układ tak zwanego półkrzyża, czyli takie figury w kształcie litery T w znakach zmiennych. I podobny układ będzie mieć miejsce dwa tygodnie później, na pełni, 15, kiedy też dojdzie do półkrzyża znaków zmiennych. I teraz taka pewna ciekawostka, która też jest z pogranicza takiej właśnie edukacji astrologicznej, trochę takich analizy różnych procesów i zjawisk. Jak to z tymi znakami zmiennymi jest, no bo tutaj cały klucz właśnie dotyczy ich. Znaki zmienne, jak sama nazwa mówi, są zmienne, czyli mają tendencję do takich oddziaływań, takich wpływów, takich tendencji, które sprawiają, że Rzeczywistość, którą, która nas otacza, która ma miejsce, podlega bardzo różnym fluktuacjom. Znaki zmienne kojarzymy z kilkoma takimi kategoriami. Po pierwsze jest to gospodarka, czyli praca, zarządzanie, kierowanie, administrowanie, planowanie, organizacja, czyli takie procesy szeroko rozumianej administracji, zarządzania, planowania różnymi procesami. W państwie, w gospodarce, i tak dalej. Po drugie, sama ekonomia jako taka, czyli różne procesy ekonomiczne, typu no, bezrobocie, zatrudnienie, handel, marketing, sprzedaż, czyli generalnie taki proces, no, jak to wszystko się ma kręcić gospodarczo-ekonomicznie. Po trzecie, informacje i media to jest bardzo ważny kanał, w którym znaki zmienne odgrywają bardzo ważną rolę. Dlatego, że mm, informacja bliźnięta i, pa, bliźnięta i strzelec, no, najbardziej takie kojarzące się z przetwarzaniem informacji, więc media, w tym media społecznościowe, nowoczesne, elektroniczne, różne przekazy, różne komentarze społeczne, polityczne, prasa, no, już mniejsze odgrywa znaczenie i telewizja, ale internet na pewno, więc te wszystkie social media, to wszystko co się w związku z nimi dzieje, ma to wszystko znaczenie i wszystkie te procesy tutaj odgrywają ważną rolę. Więc jak to wszystko się prze, przejawia właśnie na zmienność, na zmienność, bo to zmiana jest kluczem tutaj do tej całej, do tych wszystkich procesów. E, jak zmienność, jak fluktuacje, jak niepewność, no to co się pojawia? W dobie informacji zwłaszcza. W dobie informacji pojawiają się różne zmiany. No dobra, to po pierwsze, ale, ale moglibyśmy powiedzieć, już się parę rzeczy zdarzyło w związku z tym, więc warto je może omówić, warto je skomentować. No zdarzyło się bardzo dużo takich rzeczy, Dziwnych, zaskakujących, szalonych, zwariowanych, yy, kompletnie od czapy i kompletnie trudnych do wyjaśnienia. Po pierwsze, upadł rząd we Francji. Tak, nagle, nic tego, nicowego, dramatyczny kryzys rządu yy, Barnier. Yy, nagle tak się coś stało. w, na, w Korei Południowej. Nis, w 5 9, nagle prezydent ogłasza stan wojenny w Korei. Wie, wiecie, no my byśmy sobie wyobrażali, no nie wiem, jakiś Korea Północna atakuje, coś się dzieje, jakiś kryzys dramatyczny, nie wiem, jakieś ataki są, nie wiem, wojska północno-koreańskie wędrują. Nic z tych rzeczy, broń Boże, kompletnie nic. Prezydent, który miał poparcie rzędu 19% w Korei Południowej, to też w ogóle ostatnich 13 prezydentów, z ostatnich 13 prezydentów Korei, 12 jakoś się o różne Sądy, prawo, impeachmenty, skazania, a nawet więzienia oparły. Czyli po prostu bycie prezydentem w Korei Południowej to jest z, z, jakby dużego ryzyka przeświadczenia. Zresztą w ogóle taka ciekawostka, bo Korea Południowa, my ją kojarzymy z bardzo nowoczesnym krajem oczywiście te słynne koncerny Samsung, LG, w które z tymi kojarzymy no, elektronikę, samochody. Koreańskie, no przecież bardzo nowoczesne, dynamiczne, tygrys dalekowschodni, prawda? Ale ten kraj był jeszcze niedawno brutalną wojskową dyktaturą, która no, się zdemokratyzowała. No ale mimo wszystko jednak takie zaskakujące rzeczy są. Właściwie to, gdzie go byśmy nie popatrzyli tutaj w bardzo takie zauważmy, dezinformacyjne różne rzeczy dzieją się wokół Ukrainy, tak, o porozumieniach, o tym, że że, w, że już Ukraina ma się godzić na oddanie terenów, ale się ma nie godzić, że przegrywa, ale jednak się broni. Bardzo dużo takich zmiennych informacji. Niepewność na rynkach, zauważcie, co się dzieje. Ludzie w panice pytają, Boże, kupować złoto, a może bitcoiny, a co robić? I różne rzeczy dzieją się bardzo zaskakujące. Nie można powiedzieć, że jest kryzys. W grudniu kryzysy się w zasadzie nie zdarzały gospodarcze, bo to jest tak zwany rajd świętego Mikołaja, czyli bardzo często wtedy no, bardzo dobrze się dzieje na rynkach i wszystko się bardzo dobrze kręci, więc trudno oczekiwać, żeby nagle jakieś gwałtowne załamanie było, czy doszło do jakiegoś straszne, strasznego, bardzo złych jakichś wiadomości, które by, nie wiem, w dramatyczny sposób... Hmm, no, coś złego powiedziały. No nie, nie, tak nie ma. Generalnie to jest dobry czas w handlu, w gospodarce firmy zamykają rok budżetowy, więc wszyscy chcą wykazać się dobrymi wynikami i tak dalej. Więc mamy do czynienia z takim chaosem niezmiernym, który właśnie doskonale obrazują znaki zmienne. Zmienność znaków zmiennych jest taką, no. No, można powiedzieć, wypisz w malu, po prostu definicją y, zachowania, działania, tendencji, y, które przynoszą właśnie znaki zmienne, czyli. W chaosem, zamieszaniem, dezinformacją, bałaganem, niekonsekwencjami intelektualnymi. Chaos... Dodatkowo jeszcze wiemy, że Merkury wędruje w ruchu wstecznym, to już w ogóle to już w samo przez się, się też bardzo ciekawie przejawia. Zresztą Merkury i Jowisz też bardzo interesujące zjawisko, też z pogranicza takiej astrologii klasycznej czy teoretycznej. Merkury jest w bliźniętach, w strzelcu, Jowisz jest w bliźniętach. Nazywamy to w astrologii wzajemną recepcją, albo recepcją. Czyli planety się zamieniły jakby pozycjami swoich władz, Obie są na wygnaniach. Takie bardzo ciekawe zjawisko też interesujące z punktu widzenia astrologii, jak te ci władcy tych dwóch znaków, którzy są właśnie bohaterami tych półkrzyży, tego półkrzyża, w który teraz miał miejsce, bo w ten, ten przyszły w 15 grudnia będzie miał inną konstrukcję. No ale generalnie właśnie znaki zmienne. Czyli taka ciekawostka, nie? Znaki zmienne, zmienność, niepewność, fluktuacje, chaos. Jeszcze do, wracając do tych jeszcze u nas krajowego tematu, kompletnie go crazy zupełnie, wspomniałem to tydzień o tym, o ostatnim pokoleniu. Dzieciaki się przyklejają do, do, do Wisłostrady, wychodzą i protestują przeciwko globalnemu ociepleniu, prawda? I y, ludzie się wkurzają, pa, karetki nie mogą dojechać, ktoś tam wysiadł z samochodu, potłukł sobie głowę. No, chaos, ale oni bronią w ten sposób y, klimatu. Popatrzcie na nich, jak oni wyglądają. Ja mam wrażenie, że ostatni raz, jak widziałem, po prostu jakieś takie y, y, no, bardzo pokręcone sekty. Bo generalnie, jak już ja w swoim falietonie na prognie, na, na, na grudzie o tym wspomniałem, że y, ci ludzie z ostatniego pokolenia to czym się oni specjalnie nie różnią dla mnie od pentakostalnych, takich bardzo radykalnych, ewangelicznych. Y, zapowiadających koniec świata fundamentalistycznych sekt protestanckich, czy jakichś innych, które też zapowiadają koniec świata. Yy, oni są tacy poważni, popatrzcie w ich oczy. Yy, oni tak mówią naprawdę, ostatnie pokolenie. Przecież to normalnie, wiecie, no, ci chodzą, pukają wam do domów i mówią, my mamy takie gazety, chcieliśmy porozmawiać z wami o tym, o Bogu i o, o życiu, prawda, i o tym, że koniec świata nadciąga, prawda. Oni już może nie straszą, wiecie, że chodzi o świadków wiechowe oczywiście, ale nie tylko, bo Adwentyści też mają te tendencje, zielonoświątkowcy, czyli te ruchy tak zwane pentakostalne. Ja jestem religioznawcą, więc mnie tematy religii interesują, więc niewątpliwie widać takie właśnie też crazy tutaj w tym obszarze. Więc my też mamy to swoje crazy, takie dziwaczne jakieś. Właściwie to jest tak, że, 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 że po prostu mamy do czynienia z takimi chaotycznymi zdarzeniami, zjawiskami, które trudne są do wyjaśnienia. No i Takowe się właśnie dzieją, więc mamy taki fenomen. Bardzo zachęcam Was do tego, żeby pomyśleć sobie o prezencie no, pod choinkę na święta. Doskonałym prezentem byłby taki bardzo fajny zestaw. Horoskop na 2025 i astrokalendarium, kalendarz astrologiczny. Słuchajcie, to jest bardzo przydatne narzędzie do codziennego działania, codziennej pracy, decyzji do podjęcia, do różnych rzeczy, które możemy zrobić. Astrokalendarz, czyli kalendarz, na, astrologiczna analiza każdego dnia. Jaki to jest dzień, jaką ma energię, co możemy zrobić, jak możemy, jakie decyzje możemy podjąć, czy w tym dniu warto podejmować trudne decyzje, ważne, czy lepiej sobie odpuścić. Pusty bieg księżyca, aspekty, coaching dnia, no bardzo dużo różnych rzeczy, zdarzeń, analiz astrologicznych, które polecam, zachęcam. Takiego kalendarza astrologicznego gwarantuję Wam nie ma którego jestem autorem, ja nie mówię, że on jest najlepszym, może jest, może nie, może są lepsze, ale mu jest wyjątkowy na swój sposób więc wyjątkowy, o tak może powiedzmy yy, więc jest wyjątkowy, nie jest, nie warto spróbować zobaczyć, przekonać się na własnych yy, yy, oczach. Dodatkowo przy, zachęcam Was bardzo serdecznie, Zostało nam, zostały nam ostatnie miejsce na styczniowy warsztat astrologiczny yy, Astrologiczna mapa marzeń.

Jak wykorzystać potencjał naszego horoskopu? Co w nim drzemie, co jest w nim ukryte, o czym nie mamy pojęcia? Czyli nasze ukryte zasoby, potencjały, możliwości, nasze, 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 nasze różnego rodzaju potencjały, które mamy zawodowe, rozwojowe, duchowe. Każdy z Was czasami mówi: Kurczę, ja to po coś jestem na tym świecie, czuję, że mam jakiś talent, ale. Nie bardzo potrafię do tego dotrzeć. Dzięki różnym technikom, takim jak mapa, mapa myśli właśnie, czy mapa marzeń, techniki twórczego myślenia możemy dotrzeć do tych naszych potencjałów, więc zapraszam was serdecznie na, na ten warsztat styczniowy właśnie w w którym będziemy pracować bardzo dużo intensywnie, a my się widzimy w poniedziałek na e, e, astrologicznym raporcie tygodniowym. Dziękuję serdecznie, zapraszam w poniedziałek i za tydzień.